umiłowanie w Panu Jezusie. Moderniści nie mamy święta przy najdroższej krwi, tylko święto Bożego Ciała i przy najdroższej krwi Chrystusa. Obchodzą to święto wtedy, kiedy my Boże Ciało. Nie ma tutaj błędu teologicznego, przecież krew Pana Jezusa jest częścią Jego ciała. Niemniej jednak stało się można powiedzieć rzecz straszna w ten sposób, że w Boże Ciało obchodzimy święto triumfu Pana Jezusa, święto ustanowienia Najświętszego Sakramentu. Boże Ciało zostało w średniowieczu, pod koniec XIII wieku ustanowione po to, by zaświadczyć o wierze w realną obecność Pana Jezusa. To, co w pierwszy Wielki Czwartek, czyli tajemnicy ustanowienia Najświętszego Sakramentu mszy świętej i sakramentu kapłaństwa, co nie mogą być obchodzone tak uroczyście, to obchodzi się Boże Ciało. Natomiast święto przy najdroższej krwi Chrystusa na celu upamiętnienie tego wielkiego aktu, jakim jest przede wszystkim przelanie krwi Chrystusa w czasie Jego męki. Można powiedzieć zatem, że o ile Boże Ciało jest powtórzeniem Wielkiego Czwartku, o tyle święto przy najdroższej krwi Chrystusa jest wspomnieniem Wielkiego Piątku. Krew Chrystusa została przelana w Wielki Piątek dla naszego zbawienia i to jest cena naszego zbawienia. Święto przy najdroższej krwi Chrystusa przypomina nam, że karą za grzech jest śmierć. We współczesnych systemach prawnych, jeśli gdziekolwiek jeszcze pozostała kara śmierci, która jest słuszna, sprawiedliwa i adekwatna, to jest ona zachowana za takie przestępstwa, chociażby morderstwo. I dla większości ludzi jest to zrozumiałe. Nawet obecnie w Polsce około 60% ludzi opowiada się za karą śmierci w takich przypadkach jak karanie śmiercią za morderstwo. Tymczasem zdajemy sobie sprawę, że grzech przeciwko bliźniemu, a morderstwo jest grzechem przede wszystkim przeciwko bliźniemu, jest o wiele mniejszym grzechem niż grzech przeciwko samemu Panu Bogu. Stąd też w dawnych katolickich czasach karano i skazywano na śmierć za bluźnierstwa w stosunku do Pana Boga, za obrażenie Pana Boga i za głoszenie herezji, za głoszenie nieprawdy o tym, czym jest religia katolicka, za fałszowanie prawd wiary, za fałszowanie prawd o Panu Bogu. Dziś jest to może dla wielu niezrozumiałe, ale zdajmy sobie sprawę, czym jest śmierć człowieka w wyniku morderstwa, czym jest śmierć zamordowanego niewinnego człowieka w porównaniu ze śmiercią wieczną, jaką powoduje niewiara, jaką powoduje wyznawanie herezji. A herezjankowie głosili, głosząc swoje herezje, nieprawdę na temat Pana Boga, oddalali ludzi od Pana Boga, oddalali od drogi zbawienia, powodowali śmierć wieczną, śmierć, która trwa przez całą wieczność. Śmierć tutaj na ziemi, chociażby najboleśniejsza, trwa krótko. Jest krótkim czasem, który można przeżyć, a śmierć druga, śmierć dusz, jest rzeczą o wiele cięższą. Zdajemy sobie sprawę z tego, że gdybyśmy żyli w katolickich czasach, że na przykład moderniści, ci zawalczyli, zatwardziali, którzy nie chcieliby odwołać swoich herezji, swoich błędów przeciwko wierze, wszyscy oni skończyliby na stosie. Byliby karani śmiercią, karani śmiercią niekiedy w lżejszych przypadkach analogiczną mniejszą karą za głoszenie nieprawdy. Krew Chrystusa jest ceną za nasze zbawienie i dlatego fałszowanie też prawdy wiary, przelanie tej krwi, o męce pańskiej, o wierze katolickiej, która wypływa z boku Chrystusowego, z przebitego boku Chrystusowego, jest najcięższym nawet grzechem. Pamiętajmy w dzisiejszych szalonych czasach o tym, jaki powinien być prawdziwy, właściwy porządek rzeczy. Jeśli morderstwo jest rzeczą straszną, to morderstwo duszy jest rzeczą milion troć, niech skończenie bardziej straszliwe. Pan Jezus przelał swoją przy najdroższą krew, byśmy mieli zbawienie w obfitości.
Pan Jezus przelał swoją przynajdroższą krew za całą ludzkość. I wartość jest tak wielka, że każdy ten człowiek został odkupiony. Ale został odkupiony niejako ze strony Chrystusa, ze strony nieskończoności Jego ofiary. Jego ofiara jest tak nieskończona, że wystarczy sama w sobie na zbawienie dla każdego. Wiemy, że efekt w efekcie jest nie dla każdego. Ta przynajdroższa krew jest przelana skutecznie. To nie Pan Jezus zawiódł, tylko my zawodzimy nieodpowiadając na miłość Boga, nie dając się odkupić, obrać przynajdroższą krew Jezusa, nie dając się oczyścić i usprawiedliwić z grzechu. Jest to straszna rzecz, że tak wielka ofiara, tak święta ofiara niewinnego nieskalanego baranka, jak jest i była ofiara mszy świętej, jest ofiara, każda ofiara mszy świętej. Jest dla wielu, dla tak bardzo wielu, pewnie dla większości nieskuteczna, niepotrzebna. Dla większości ludzi pewnie, albo przynajmniej dla dużej części ofiara Chrystusowa nic nie da. Dlatego musimy zdawać sobie sprawę z tego ogromnego wysiłku, który każdy z nas musi podjąć, by odpowiedzieć na wezwanie Pana Jezusa, by żyć tak, by być godnym oblania przynajdroższą krwią Chrystusa. Pan Jezus między innymi dlatego poniósł tak, można by rzec, spektakularną, jego męka miała tak spektakularny charakter, żeby cały świat zobaczył, jak wiele trzeba wycierpieć dla naszego zbawienia. Wycierpienie zaczęło się w momencie skazania Pana Jezusa na śmierć, w momencie skazania Go w okolicy. Pan Jezus, już będąc w łonie Najświętszej Marii Panny, ofiarował siebie, swoje cierpienia Bogu Ojcu na ofiarę za nasze zbawienie. Po swoim urodzeniu w ubogiej grocie Pan Jezus ofiarowywał z wszelkie niewygody, wszelkie zimno, wzgardzenie przez świat dla naszego zbawienia. Krew przelaną w czasie obrzezania jako ośmiodniowe dziecię świadomie ofiarował za nasze zbawienie. Mógł to czynić dlatego, że nie był tylko człowiekiem, ale był Bogiem człowiekiem i miał planą wiedzę i wiedział, znał swoją godność, wiedział, po co przyszedł na świat, po co jego ojciec posłał go tutaj na świat. We wszystkich momentach była razem z nim Najświętsza Mama Panna. W momencie do poczęcia, gdy jego ciało formowało się, kształtowało go Najświętsza Mama Panna, gdy jego fizyczna krew kształtowała się w łonie Najświętszej Marii Panny, była to ta krew, którą tworzył Pan Bóg w łonie Najświętszej Marii Panny z jej ciała. Dlatego ona ma taki szczególną rolę w ofierze Pana Jezusa. Dlatego, że była we wszystkich momentach Jego życia razem z Nim w sposób przede wszystkim duchowy przez zjednoczenie jej niepokalanego serca Pana Jezusa, również w sposób wręcz fizyczny, kiedy to niejako fizycznie miała pewien udział, nieomal fizycznie miała pewien udział w ofierze Pana Jezusa. Nie jak kapłan, nie jak ofiarnik, ale to ktoś, kto w szczególny sposób jednoczy się z ofiarą Chrystusa, z Jego męką krzyżową. Najświętsza Maria Panna dlatego właśnie stała aż po sam krzyż razem z Panem Jezusem, była w czasie Jego śmierci. I po zdjęciu ciała Jezusa Chrystusa, naszego Pana, ciało Pana Jezusa zostało złożone na jej łono. To łono, które wydało Zbawcę świata, przyjął niejako z powrotem Pana Jezusa. I Matka Boża była tą, która zwróciła ciało swojego Syna ziemi i była też tą, która jako pierwsza była świadkiem zmartwychwstania. Pan Jezus objawił się zmartwychwstały w swoim triumfie, w swojej chwale, w swojej wspaniałości. I ona miała jako pierwsza radość, razem z Panem Jezusem, z Jego zmartwychwstania. Na nią zesłano Ducha Świętego i ona po Panu Jezusie jako pierwsza została w niebo wzięta z ciała i duszą. To
święte ciało i ta święta dusza, które współpracowały z łaską Bożą, z Duchem Świętym w sposób najdoskonalszy, w sposób tak, jakiego nie potrafimy sobie wyobrazić, bo nasza skażona natura nie pozwala nam się, choćbyśmy bardzo chcieli jednoczyć się z Panem Bogiem i wypełnić Jego świętą wolę w sposób najdoskonalszy, to jednak a Maria właśnie uczyniła to w sposób najdoskonalszy, stając się w ten sposób Matką Wiecznego Najwyższego Kapłana, Matką Chrystusa Ofiary, Matką Chrystusa, który przelał swoją przynajdroższą krwią za nas, byśmy mieli zbawienie w obfitości. Copiosa ut eum redemptio, mówi święty Paweł, jest to też hasło redemptorystów. Obfite u niego zbawienie. I bylibyśmy wielkimi niewdzięcznikami, gdybyśmy z jego zbawienia chcieli korzystać skromnie. Musimy z tej obfitości korzystać. Święci Państwo są tymi, którzy mieli odwagę, by na wezwanie Pana Boga odezwać tak, jak on sobie tego życzy. Dlatego łaska Boża w nich obficie zaowocowała, krew obficie ich obmyła i zbawienie obficie u nich stało się rzeczywistością. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, niech będzie Pan Jezus Chrystus. Matko, przynajdroższy krwi Chrystusa, módl się za nami.